ostatnim czasie wydałem tom drugi 1922-1945. Przy czym starałem się tu napisać prawdziwą historię Mysłowic, a przy tym także i Śląska. Powstanie 21 roku, zwane jako polskie, bo inspirowało je państwo polskie oraz wspierało uzbrojeniem, oficerami, żołnierzami Wojska Polskiego, co zadecydowało o podziale Śląska. Gdyby nie ta ingerencja, Śląsk nigdy nie byłby w granicach państwa polskiego. Ale Polska, gdyby nie miała z kolei Śląska, no to byłoby krajem pastuchów. Bo dzięki Śląskowi, dzięki tym wszystkim bogactwom, uzyskano ogromne sumy pieniędzy. Ja to może trochę zjadę z tematu, ale o tym warto wspomnieć. Mianowicie Polska, ponieważ tu większość należała do kapitału francuskiego, do kapitału niemieckiego, bo to Niemcy tu byli na tym terenie i oni dysponowali tym przemysłem. Polacy wprowadzili tak zwaną daninę majątkową w 1923-1924 roku. I narzucano olbrzymie sumy od wartości majątków, nie tylko przemysłowych, ale i rolniczych, w szczególności od Niemców. Od Francuzów nie brano, mimo że Francuzom tu kilka kopalń dano, ale Niemców obciążono. I między innymi zakłady Giszego. I dlatego to Gisze, spółka akcyjna, która miała te wszystkie huty, tu kopalnie, prawda, na Giszowcu, na Nikiszowcu, kopalnia Wieczorek, prawda, i to całe osiedle, które tam zbudowano, na Giszego narzucono olbrzymią daninę, on się sprzeciwiał, ale żeby się ratować, połączył się z kapitałem amerykańskim. Połączył się z kapitałem amerykańskim i w ten sposób uniknął tego haraczu, który Polska usiłowała wydobyć od Niemców, od tych wszystkich przedsiębiorców, czy od rolników, czy od rzemieślników nawet, w ramach tej daniny majątkowej. No i zebrano w ten sposób prawie 30 milionów chyba dolarów od tych przemysłowców i dzięki temu w 1924 roku Władysław Grabski mógł przeprowadzić reformę walutową w Polsce. Dzięki tym pieniądzom, bo to było takie zaplecze, trzeba było mieć pokrycie na pieniądze, które się wydało, mianowicie wtedy w tym czasie ukazał się złoty polski. Tu jest właśnie ta książka, opisuje tą prawdziwą historię. No a najciekawsze są tu w tym wypadku oryginalne teksty źródłowe, które zamieściłem. I jeden z takich najważniejszych tekstów w aneksie pierwszym jest dezyderaty Sztabu Centralnego Wojska Polskiego z 13 kwietnia 1922 roku odnośnie obejmowania Górnego Śląska. Jest to tajne, sporządził to sztab pod kierownictwem Władysława Sikorskiego. No i to się okazuje, jak Polska była przygotowana pod względem zbrojnym, gdyby sprawa śląska się nie udała, gdyby były jakieś sprzeciwy.